ale fajnie, jak miło móc gościć w Państwa domach i nie tylko domach, również na przenośnych urządzeniach, na których można Telewizję Republika i program po 9, po 10 i po 11 oglądać. Życząc Państwu dobrego, cudownego dnia, pragnę przedstawić gości, którzy są razem z nami, tak troszeczkę showmeńsko, ale niech tak będzie, ponieważ każdy z polityków też showmanem jest, a teraz pytanie, jak się sprzeda w tej kampanii, od tego będzie zależało, czy Państwo postawią ten krzyżyk, czy nie postawią krzyżyka przy nazwisku. Paulina Matysiak, Lewica, Razem. Razem nawet, bardziej aniżeli Lewica. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak najbardziej lewicowa, obecnie poseł na Sejm. Marzy się pani poseł być europosłem. Karol Karski już to doświadczenie ma, był kiedyś posłem, teraz jest europosłem. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Ewa Zajączkowska, reprezentująca Konfederację, też chciałaby. Być europosłem. Witam panią rzecznik. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I Sebastian Łukaszewicz, Suwerenna Polska. Witam pana posła. Co by pan chciał, panie pośle? Również chciałbym zostać europosłem. Co was tak do tego Parlamentu Europejskiego ciągnie? Powiedzcie mi, drodzy państwo. Paulina Matysiak może jako pierwsza. Dziękuję. Czy chce pani coś jeszcze dodać? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja oczywiście polecam swoją kandydaturę. Startuję z miejsca drugiego z listy Lewicy w województwie łódzkim, więc jak ktoś mieszka na terenie tego województwa, może na mnie zagłosować 9 czerwca. I Lewica idzie po to w tych wyborach. Chce mieć swoją reprezentację w europarlamencie, bo uważamy, że polski głos, polska racja stanu muszą być po prostu na tej arenie międzynarodowej pilnowane. Jest bardzo wiele tematów, które właśnie od prawodawstwa i tego na poziomie unijnym zależą. Kwestie, z którymi zmagamy się na co dzień. Mnie osobiście najbardziej interesują te sprawy infrastrukturalne. Zajmuję się transportem. Kolej, proszę państwa, miłośniczka kolei. To prawda. Myślę, że warto podkreślić, że chyba najwyższa pora znowu zawalczyć o połączenie kolejowe z miastami europejskimi, na przykład z Brukselą. To połączenie zostało zlikwidowane kilkanaście lat temu i już takiego ekspresu nie ma, ale też z innymi miastami, bo na to też stawia Europa, na dobre połączenia, nocne połączenia, szybkie, tak żebyśmy mogli się przemieszczać na poziomie Unii Europejskiej w sposób ekologiczny. Jeszcze takim wagonem. Fajnym wagonem z dachem szklanym, nie? Na przykład jechałam takim wagonem, zresztą można przecież się... Przecież wiem, dlatego buduję tak te dramaturgi. Można się takim pociągiem faktycznie przejechać między Przemyślem a Krakowem. On idzie dalej później do... Do Wiednia, z tego co mnie pamiętam. Chyba jeszcze dalej, do Grazu dojeżdża. W każdym razie faktycznie my potrzebujemy inwestycji w kolej. Możemy na to pozyskiwać środki unijne, trzeba na tym poziomie unijnym pilnować. My zdaje się, nawet mamy pozyskane jakieś środki unijne na to konto, chociażby CPK. Mamy. I dlatego dziwię się, że tak ochoczo, co niektórzy negują sam pomysł. Cały czas powinniśmy pozyskiwać, bo warto podkreślić, że wiosną tego roku nie wszystkie wnioski o pieniądze, jeżeli chodzi o ten projekt CPK-u, zostały złożone. Między innymi nie został złożony wniosek na budowę pierwszego odcinka między Warszawą a Łodzią, odcinka kolejowego, kolei dużych prędkości. I tego też na tym poziomie unijnym trzeba pilnować, zwłaszcza, że spora część też tras, które będą realizowane w ramach tej inwestycji, jest wpisana do sieci TEN-T. TNT, proszę państwa. Tak, europejskie korytarze transportowe. Unia Europejska uważa, że to są potrzebne szlaki, potrzebne korytarze. A polski rząd mówi, że niepotrzebne. Uważa, że no i mamy port taką przesiadkowy historię. Centralnego Portu Komunikacyjnego też jest istotny, też jest do tej sieci wpisane i tego naprawdę trzeba też po prostu tam przypilnować, żeby w końcu ruszyć z tą inwestycją. Ewa Zajączkowska-Hernik. No, panie redaktorze, ja już zgłosiłam dwa punkty mojego programu. Jeszcze jest miesiąc, więc nie chcę zdradzać wszystkiego, żeby nie wystrzelać od razu ze wszystkich argumentów. Pani poseł, nie ma już miesiąca. Przepraszam, że sprowadzam panią na ziemię, ale no niestety, tak, to już niecały miesiąc. Zgadza się, więc kampania jest tak intensywna, że rzeczywiście można troszeczkę stracić rachubę czasu. Natomiast ja mam dwa konkretne postulaty. Pierwsze to jest powołanie Komisji Śledczej do spraw nielegalnej imigracji. Wierzę, że to się uda zrobić, że będzie odpowiedni klimat teraz w Parlamencie Europejskim, kiedy do tego Europarlamentu dostaną się posłowie z różnych państw, którzy również w swojej kampanii prowadzą, czy chcą takiej polityki mocno suwerennej, narodowej i oczekującej tego, że kwestia nielegalnej i niekontrolowanej imigracji zostanie wreszcie w Unii Europejskiej rozwiązana. Chodzi o to, by wskazać,
którzy konkretnie na przykład politycy roztaczają parasol ochrony nad organizacjami zajmującymi się przemytem ludzi. Bo to, że mamy do czynienia z legalną imigracją, to jest jedna sprawa. Bardzo dużo imigrantów napływa do Europy, bo po prostu zjeżdża do swoich rodzin w Unii Europejskiej. I mają takie prawo łączenia się. Oczywiście, że tak. Natomiast kwestia tego, dobrze by było, żeby ci ludzie po prostu przyjeżdżali też do pracy, bo wszędzie w państwach Unii Europejskiej potrzebujemy rąk do pracy, do wykonywania takich prostych zawodów. Polscy rolnicy cały czas mówią, że potrzebują rąk do pracy, do zbioru owoców i warzyw, do pracy sezonowych, więc zachęcamy, jeżeli ktoś chce podjąć pracę, to oczywiście nie wolno mu tego w Unii Europejskiej zabronić, natomiast musimy się odłączyć czy oddzielić od ludzi, którzy tutaj przypływają wyłącznie po socjal, którzy przypływają zagrażać bezpieczeństwu Europejek. Ja nie chcę, by w Polsce doszło do sytuacji, gdzie jako kobieta, jako mama będę bała się o to, czy ja mogę sobie spokojnie wieczorem wyjść na spacer, czy w moim państwie powstaną specjalne strefy no-go, czy moja córka, czy mój syn, jak będą wracać do szkoły, to ze szkoły, to wrócą z tej szkoły bezpiecznie. Chcę, żeby Polska była państwem bezpiecznym i uważam, że wreszcie należy zająć się problemem, czy tematem nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej na poważnie. I właśnie, proszę Państwa, temu tematowi migracyjnemu, czy imigracyjnemu będzie poświęcony dzisiejszy szczyt Rady Unii Europejskiej. Ten szczyt rozpoczyna się o godzinie 11. Mamy zapewnienia polskiego rządu w osobie ministra Domańskiego, że polski rząd zagłosuje przeciw, ale w tak zwanym międzyczasie Konfederacja bodaj wczoraj zapowiedziała, nie wiem czy już złożyła taką inicjatywę, chcecie Trybunału Stanu dla tego, kto zdecydował się, że prawo europejskie jest ważniejsza, aniżeli Konstytucja Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, Konstytucja w Polsce jest najważniejsza, amen. Koniec. Jeżeli ktoś uważa... Ale mówi pani jak ci, którzy protestowali kiedyś w obronie konstytucji. No trochę im się pozmieniało, ale ja sobie nie wycieram konstytucją buzi, mówiąc kolokwialnie, a ci, którzy szli z hasłami konstytucja, po prostu wyświechtali ten frazes do granic możliwości, a dorwali się tylko do rządu i zaczęli tą konstytucję bezpardonowo łamać, a ustawy, które obowiązują, niezależnie od tego, czy komuś się obowiązujące prawo w Polsce podoba, czy nie, prawo jest prawem, należy go przestrzegać, jeżeli się komuś nie podoba, to należy to prawo zmienić. Mówię na przykład o ustawie kompetencyjnej, czy o innych ustawach, które obowiązują. Możemy mieć sporo zastrzeżeń do tego, jak Prawo i Sprawiedliwość te ustawy wprowadzało w życie, czy one są zgodne z konstytucją, czy nie, powinien orzec Trybunał Konstytucyjny. Natomiast prawo jest prawem. Jeżeli komuś jakaś ustawa się nie podoba, no to proszę napisać swój projekt, przeprowadzić go przez odpowiednią drogę legislacyjną w polskim Sejmie i dogadać się z prezydentem, porozumieć się z prezydentem, by tą ustawę podpisał. Nie sądzę, by w przypadku dobrych ustaw prezydent stał okoniem i nie składał swojego podpisu. To jest kwestia również wyhamowania pewnego konfliktu na linii rząd-prezydent, bo to nie służy funkcjonowaniu. No wczoraj takie dosyć długie spotkanie było między państwa. Panem prezydentem. No i panie redaktorze, i premier Donald Tusk powiedział, że on nie będzie jakby respektował ustawy kompetencyjnej, jego ta ustawa nie obowiązuje. No to, a przepraszam, ja mogę na przykład sobie przestać respektować ustawę o podatku dochodowym? Bardzo chciałabym podatku dochodowego. Ma pani prawo nie płacić podatku. Bardzo bym chciała podatku dochodowego nie płacić. Czy jako obywatel polski mam prawo uznać, że ta ustawa... A Urząd Skarbowy będzie panią za to karał. Pani ma prawo do tego, a Urząd Skarbowy ma do czegoś innego. Więc to nie jest podejście zgodne z literą prawa, tak się nie robi, to osłabia. A to tak z ciekawości, bo przecież Donald Tusk był uprzejmy też w Pałacu Prezydenckim mówić o zasługach pana Bartłomieja Sienkiewicza. Słyszała pani może? Tak. Dlatego się go pozbywa, żeby poszedł do Europarlamentu. Jest tak świetnym ministrem, że musi szybko iść do Europarlamentu. No ale udało się odbić telewizję polską. Udało się wprowadzić ją w stan likwidacji. Zobaczymy, co dalej. Karol Karski. Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego. Kandyduję z okręgu, który łączy w sobie dwa województwa północno-wschodniej Polski. Znaczy województwo podlaskie oraz województwo warmińsko-mazurskie. Znaczy, dla mnie sprawy unijne są czymś, czym zajmuję się zawodowo od wielu lat. Znaczy, jestem profesorem nauk prawnych specjalizującym się właśnie w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej. Jestem od dwóch kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej byłem przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego, tym pierwszym, byłem wiceministrem spraw zagranicznych, który zajmował się właśnie sprawami traktatowymi oraz europejskimi. Więc
to, że się zajmuję problematyką unijną, no to powiedzmy z wielu różnych stron tym samym, i od strony naukowej, i od strony praktycznej, publicznej. Ale pan mówi o problematyce. No jaka to jest problematyka, jeśli chodzi o Unię Europejską? Przecież tam jest jeszcze większy uśmiech aniżeli w Polsce. Tam jest uśmiechnięta Unia Europejska, u nas jest uśmiechnięta Unia Europejska, uśmiechnięta Polska. Tu nie ma żadnych sporów problematycznych, w ogóle zagadnień problematycznych. Ale są pewne formuły, możliwości, procedury, które należy wykorzystywać, które należy znać i wykorzystywać po to, aby działać na rzecz państwa, z którego jest się wybranym. No to błyskawicznie na konkretnym przykładzie. Czy dzisiaj ten szczyt Rady Unii Europejskiej, który się będzie odbywał, przy sprzeciwie polskiego rządu, będzie w stanie przyjąć pakt migracyjny, czy nie? Formuła jest taka, że rząd Donalda Tuska będzie mógł sobie pozwolić w tej chwili na luksus zagłosowania przeciw, gdyż w głosowaniu większościowym ta formuła zostanie przyjęta. Ale kiedy miesiąc temu... A to zaraz, to nie musi być jednomyślności? Nie, ponieważ Unia została tak skonstruowana, że w ramach tych procesów integracyjnych co kilkanaście lat odbywają się różnego rodzaju konwencje, konferencje, na których jest negocjowany nowe traktaty, i Unia wychodziła od formuły organizacji gospodarczej o bardzo wąskich kompetencjach. Przyjęto taką formułę, gdzie głosuje się tak jak w organizacjach gospodarczych. Kto więcej wkłada, ten więcej głosuje. To się zmienia, potem formuły i tak zostają takie same. W tej chwili Unia otrzymała tak daleko idące kompetencje, że wykroczyła poza te ramy. A te kompetencje z czego wynikają? Bo z tego, co pan mówi, te różne traktaty i tak dalej, to jedynym obowiązującym, zdaje się, jest traktat lizboński. Znaczy traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zmienione właśnie traktatem lizbońskim. I doszliśmy do momentu, w którym każda dalsza integracja, każde dalsze jej pogłębienie powoduje, iż państwa członkowskie przestają istnieć. Ponieważ tak daleko Unia Europejska, a tak naprawdę państwa nią realnie kierujące, czyli Niemcy i w takim nieco węższym zakresie Francja, doszły do takiego momentu, w którym już przejęcie jakichkolwiek dalszych kompetencji powoduje de facto zredukowanie państw członkowskich do roli jednostek podziału administracyjnego. Kiedy w styczniu 1999 roku wprowadzano euro jako walutę obiegową, wówczas ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Santer powiedział: właśnie wyrwaliśmy jeden z filarów państwa narodowego. Czas na kolejne. Polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, podatki. I to się ciągle dzieje. I to jest jedno z także z naszych zadań jako posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzących z Polski, uniemożliwić przyjęcie zmian traktatowych, które będą redukowały państwa członkowskie do roli jednostek podziału administracyjnego. To jest bardzo ważna kwestia. Nam się tak wydaje po prostu, że państwo to jest coś tak dużego, coś, czego nie można zniszczyć, coś, czego nie można stracić. Natomiast państwowość nie jest nam dana na stałe, na zawsze. O państwo trzeba dbać, troszczyć się, żeby go nie stracić, żeby nie stać się... Dobrze, ja się skupiam na tym pakcie migracyjnym, czyli bez względu na to, czy dzisiaj polski rząd podniesie rękę na za czy przeciw, rozumiem, że pakt migracyjny będzie obowiązywał. I to jest bardzo sprytne zagranie ze względu na to, że pakt migracyjny wchodzi w 26 roku, więc teraz Donald Tusk może spokojnie budować swoją narrację, że jest jednak politykiem antyimigracyjnym, a wystarczy przypomnieć jedną z jego wypowiedzi, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, kiedy powiedział, że 100 tysięcy imigrantów powinno być solidarnie rozlokowanych po całej Unii Europejskiej, po wszystkich państwach, właśnie w sposób solidarny, i wszyscy powinniśmy ponieść koszty takiej polityki. Więc pytanie, który Donald Tusk jest prawdziwy. Panie redaktorze, Donald Tusk teraz nie powie panu, że tak, przyjmiemy tych ludzi, albo za nich zapłacimy, bo jest kampania do Europarlamentu. Mówią nie, jest nie kampania do Europarlamentu, za chwilę są wybory prezydenckie, żaden polityk nie strzeli sobie w ten sposób w kolano. Natomiast Donald Tusk jest politykiem kompletnie niewiarygodnym w polityce antyimigracyjnej, jest politykiem kompletnie niewiarygodnym, jeśli chodzi o zabezpieczanie interesu państwa w Unii Europejskiej. Nie patrząc daleko, wystarczy przypomnieć właśnie chociażby tą wypowiedź o imigrantach bodajże z 2014 roku. Proszę państwa, to 14 rok, 24 rok to jest 10 lat. Już, ja tylko jeden wątek zarzucę, zanim zapomnę, bo tak to jest, jak się
prowadzi program bez promptera, czyli tego tekstu, który gdzieś tam ktoś pisze, a prowadzący w formie czytacza po prostu tylko tak wodzi wzrok. Ale jak przyjemnie móc samemu decydować o tym, co się mówi. No, dom wolnego słowa, w tym miejscu jesteśmy. Proszę Państwa, Państwo pamiętają, w zeszłym roku, kiedy widzieliśmy się jeszcze w trochę innych okolicznościach, kiedy spotykaliśmy się chociażby podczas programu Tu Mówi Polska, to przecież gro polityków, czy Lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, stukało mi się w głowę i mówiło, jaki pakt migracyjny. To jest w ogóle temat, którego nie ma na żadnej agendzie. To jest w ogóle temat, którego nigdzie nie będzie. A co jest i to jest co najmniej 10 lat, zanim w ogóle się do tego ktokolwiek będzie próbował nad tym zastanowić, usiąść, pochylić i się do tego wreszcie dobrać, mówiąc prosto, stosować. Ale co jest teraz ze zmianami traktatowymi? Jakie zmiany traktatowe? Przecież to jest tylko jakiś raport. Jakie tam euro? Nic nie ma, nie spełniamy żadnych warunków. Jakiś raport sobie zrobiło, nic istotnego. A że przeszło przez Parlament Europejski, a że ponad 250 zmian w traktatach unijnych, a że eliminacja państw narodowych, to będzie przyszłość właśnie Unii Europejskiej, jeżeli do Parlamentu Europejskiego dostaną się po prostu eurokraci, którzy ślepo patrzą w Unię Europejską jak w obrazek i nie są w stanie zweryfikować pewnych rzeczy i zadecydować w interesie państwa narodowego. Pani poseł Matysiak patrzy ślepo w Unię Europejską. Jak w obrazek, nie, nie patrzę się. A to w porządku, dobra, to dajmy skończyć Karolowi Karskiemu i jeszcze jeden uczestnik dyskusji. Ta sprawa zmiany traktatów pokazuje nam, jak ważne jest wybranie dobrej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego. Poseł to jest osoba posłana przez kogoś, posłana przez obywateli danego państwa, przez mieszkańców danego okręgu wyborczego. Wysyłam cię z poselstwem. Tak, i trzeba reprezentować interes tych, którzy nas wybierają. I kiedyś, proszę Państwa, ambasady nosiły w określenie właśnie poselstwa. Poselstwo, tak. Poselstwo innego państwa na terytorium państwa, w którym przebywamy. Poselstwo dyplomatyczne drugiej kategorii. Pierwszej to pierwszej ambasada. W tej chwili wszystkie państwa są tak ważne, że wysyłają do siebie tylko ambasadorów, już nie posłów. I czasem nam się tłumaczy, że jesteśmy tylko jednym z 27 państw członkowskich, więc cóż tych 53 eurodeputowanych w ponad 720-osobowym Parlamencie Europejskim będzie mogło zdecydować. Ale okazuje się, że wielokrotnie głosy Polaków właśnie decydowały, były takim języczkiem uwagi. Przepraszam, przypomnę, wtedy był wybór albo Franz Timmermans, albo Ursula von der Leyen. I można było wybrać dżumę, albo można wybrać kogoś z jeszcze niezapisaną kartą. Natomiast... Że pani Urszula nie miała ten karty zapisanej? Znaczy w polityce... Ja rozumiem, że dżuma to był Franz Timmermans, tak? Znaczy, można powiedzieć i dżuma, i cholera jednocześnie. Trochę natomiast... Tą historię polityczną miała. Znaczy... Pani by wybrała Franza Timmermansa. Nie, proszę nie natomiast czegoś, czego w życiu bym nie zrobiła. Nie, Paulina Matysiak by wybrała Franza Timmermansa. Natomiast... Nie? No jak, no facet z lewicy, no. Panie redaktorze, jeszcze... Nie, Karol Karski kontynuuje. Ale to taki moment stagnacji, ale że jak? Ale panie są takie miłe, sympatyczne. Ale lewica by nie zagłosowała za Franzem Timmermansem? Ja myślę, że nie ma co się wdawać w dyskusję, co by było gdyby i na kogo bym zagłosowała parę lat temu, bo to jest w ogóle jakieś political fiction. Wolałabym rozmawiać o tym, w jaki sposób będę głosowała w przyszłości, jeżeli zostanę... Bardzo proszę, czy na Radosława Sikorskiego jako komisarza do spraw obronności zagłosuje Paulina Matysiak. U nas, proszę Państwa, niczym w koncercie życzeń. Gość zarzuca sobie temat, bardzo proszę, od razu jest pytanie, ale piosenka. Ja bardzo chętnie wtedy przyjdę i panu odpowiem, jaka będzie moja decyzja, jaka będzie decyzja mojego ugrupowania i kogo będziemy... No to jesteśmy umówieni, Karol Karski. I w głosowaniach dotyczących traktatów, kiedy można było zatrzymać na poziomie Parlamentu Europejskiego te prace, one by nie były kontynuowane, niepodległość państw członkowskich nie byłaby zagrożona. Część posłów z Polski, z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała za zatrzymaniem tych prac, za odrzuceniem tego projektu. Natomiast część posłów z Polski, tych wybranych głównie z Koalicji Europejskiej, zagłosowała za dalszymi pracami. I te zmiany traktatowe zostały przekazane dalej. I mamy do czynienia z sytuacją, w której to właśnie głosy Polaków zdecydowały. Gdyby ci, którzy głosowali za tymi zmianami traktatowymi, zagłosowali przeciw, wówczas te prace zostałyby zatrzymane. W tej chwili mamy do czynienia z procesem dalszego, jak to się mówi, tutaj pogłębiania integracji w kierunku, w którym już nie ma państw narodowych. Jeśli państwa pozbawi się możliwości prowadzenia polityki obronności, decydowania w sprawach podatkowych, polityki
zagranicznej, to nie ma państwa. To jeśli jeszcze przyzna się instytucjom Unii prawo do definiowania podziału kompetencji pomiędzy poziom unijny a poziom ten państwowy, narodowy, to wówczas też te państwa narodowe przestają istnieć. A tak z ciekawości, gubernatora to będziemy mogli sobie sami wybrać, czy zostanie nam wysłany? Może nawet będziemy się mogli nazywać nadal Polską, ale będziemy mieli kompetencje mniejsze od landu niemieckiego. I to jest, czasem mówi się o federalizacji, że Unia ma być federacją. Nie. W federacji wszystkie podmioty mają równe prawa. Natomiast tu nawet nie byłby model jakiś imperialny, tylko to byłby model kolonialny. My chodzimy do polskich szkół, uczymy się historii w polskich szkołach, ale gdybyśmy chodzili do niemieckich szkół, to byśmy zaobserwowali, że ten proces integracji europejskiej obecnie jest bardzo podobny do procesu zjednoczenia Niemiec w XIX wieku. Niemcy nigdy nie były takim jednolitym państwem. To było od kilkudziesięciu do nawet w pewnym momencie 300 różnych państwewek, gdzie, nie wiem, mieszkaniec północy nie porozumiewał się nawet językiem zrozumiałym do mieszkańca południa tego obszaru. I tak naprawdę następuje w tej chwili rozszerzenie Niemiec do zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Ale jeśli ten proces integracji XIX-wiecznych Niemiec, na niego spojrzymy, to mniej więcej tak samo. Związek Niemiecki, instytucje bardzo podobnie nazywające się jak w tej chwili te unijne, także wspólny parlament wtedy w Frankfurcie nad Menem, potem spór między dwoma państwami chcącymi rządzić w tym tworze, Prusy, Austria, wypchnięcie przez jedno z nich, czyli Prusy, Austrii, tak jak w tej chwili przez Niemcy, Wielkiej Brytanii. Potem nieco mniejszy. No nie, Wielką Brytanię to chyba bardziej Francuzi wypychali, aniżeli Niemcy. Ale ten duopol właśnie tutaj działający, ale to akurat Niemcy, ale także Donald Tusk okładali tych Brytyjczyków jeszcze kijami w dniu referendum, żeby przypadkiem nie rozmyślili się nad głosowaniem. I potem Związek Północno-Niemiecki, Unia Celna, potem krótka wojna francusko-pruska, dzisiaj załatwia się to innymi metodami i jednolite państwo, wtedy Cesarstwo Niemieckie, potem jeszcze zgleszachtowane i ujednolicone. A jeszcze wcześniej Cesarstwo Rzymskie Domu Niemieckiego. Więc widzimy, że ten model się powtarza, i okaże się, że za chwilę to my jako Polacy będziemy wyłącznie rezerwuarem taniej siły roboczej, rynkiem zbytu, miejscem, w którym pracuje się na dobrobyt. A może nie jest aż tak strasznie źle, bo może nas zastąpią migranci, my po prostu będziemy siedzieli jak społeczeństwa zachodnioeuropejskie, będziemy po prostu patrzeć w telewizor, pieniądze będą same napływały nam na konto w danym dniu, w danym miesiącu i będziemy po prostu sobie żyli tak dostatnio. No to powinien pan redaktor zostać jakimś tutaj PR-owcem Platformy Obywatelskiej. Ciekawe dlaczego. Sebastian Łukaszewicz. Ciężko się nie zgodzić z moim kolegą z listy, z panem profesorem Karolem Karskim. Ale że co, że do Platformy mam się zapisać i PR-owcem mam zostać? Nie, absolutnie tego nie powiedziałem. Chodzi pan uważa, bo za chwileczkę będą kolejne pytania. Także proszę tak z dystansem. Chodzi mi o zgodę co do, tego, co mówił pan profesor Karol Karski w kontekście zmian traktatowych. To jest ogromne zagrożenie i to jest walka, która nas czeka o zatrzymanie nad tymi zmianami traktatowymi, które forsuje Unia Europejska, przede wszystkim sprawy zagraniczne, obronność państwa, ale też walka o suwerenność monetarną, czyli o to, żebyśmy w Polsce mogli kupować dalej za polskiego złotego. Wiemy, że Unia Europejska ma również zapędy co do kompletnej likwidacji gotówki. No już wiemy, że też przyjęto przecież nie tak dawno rozporządzenie, które pozwala na dysponowanie gotówki tylko do kwoty 10 tysięcy euro. Powyżej już niestety należy dokonywać transakcji bankowych przez internet. To jest duże zagrożenie, bo to odbiera nam suwerenność również w kwestii gospodarczej. Nie możemy pozwolić na to, że urzędnik w Brukseli będzie wiedział o tym, gdzie Polak wydaje pieniądze, bo będzie mógł stymulować jego po prostu życiem, bo tak to należy dzisiaj interpretować, że sztuczna inteligencja, która się bardzo szybko rozwija, będzie pomagała analizować bankierom, pomagała analizować różnym finansistom,
to jak na przykład podawać reklamy dotyczące chociażby kwestii ubrań czy no kwestii jasne, panie żywności. Pośle, tylko wie pan, ja to... przypomnę, pan się wykazał niezwykłą cierpliwością, a że ten czas tak płynie nieubłaganie, to być może pan zapomniał wątek, od którego zaczynaliśmy. Po co wy się do tego Parlamentu Europejskiego pchacie? Przede wszystkim po to, żeby obronić suwerenność Polski. Wszyscy moi przedmówcy już o tym mówili, w szczególności pan profesor Karol Karski. Wiemy, że Unia Europejska będzie miała zakusy do tego, żeby stworzyć na przykład z Polski województwo czy land, które będzie podległe Brukseli czy Berlinowi. Na to nie możemy się zgodzić, nie możemy doprowadzić do tego, że utracimy część swoich kompetencji, część swojej suwerenności lub całą suwerenność na rzecz tego, że ktoś kiedyś wymyślił sobie stworzenie superpaństwa europejskiego, bo nie jest to państwo, które będzie w stanie konkurować na arenie międzynarodowej z innymi potęgami. Panie poseł Matysiak, czy pani się zgodzi z tą tezą, czy nie? Że będziemy landem, a nie będziemy suwerennym państwem. Ja słuchałam bardzo spokojnie tego, co mówili panowie z prawicy, natomiast no, to jest nieprawdopodobne, że państwo po prostu patrząc prosto w twarz widzą, mówicie o tym, że nie ma Polski, że będziemy jakimś landem, że będziemy mieć jakiegoś gubernatora. No to jest absurd. Oczywiście, że Polska istnieje i Polska dalej funkcjonuje istnieje, i będzie istniała. I tak, i dalej będzie istniała. Znaczy opowieści o tym, że ktoś tutaj próbuje dokonać zamachu na państwo polskie, no są absolutnie po prostu absurdalne. Do Europarlamentu idą, startują kandydaci z różnych ugrupowań i mam nadzieję, że wszyscy chcą pilnować polskiego interesu, bo tak jak mówiłam, tych spraw, których tam trzeba przypilnować, jest bardzo dużo. Od obszaru związanego z energetyką, od kwestii związanych z naszym rozwojem też gospodarczym, infrastrukturalnym, po kwestie, które będą i są obecnie także wyzwaniami, takimi jak na przykład te kwestie migracyjne, które no, są dużą bolączką i tutaj potrzebujemy dobrych rozwiązań. Nam się nie A podoba, mamy takie rozwiązania? Nam się nie mamy. Nam się nie podoba ten pakt migracyjny i my też jasno, europosłowie lewicy głosowali przeciw i też... Nie, przepraszam, europosłowie lewicy, czyli Cimoszewicz, Belka, Miller, to oni właściwie głosują cały czas za. Róża Thun jeszcze Robert, tam Robert Biedroń, wspiera. Jeszcze Łukasz Kochut, który był w tej części lewicy, głosowali przeciwko tym rozwiązaniom. Robert Biedroń przeciwko paktowi migracyjnemu? Wydaje mi się, że w ostatecznym głosowaniu... To chyba się pani wydaje. Ale nie, no to jest do sprawdzenia. Jeżeli się mylę, to ja oczywiście przepraszam. Natomiast kwestia kluczowa jest taka, że też jasno komunikowaliśmy, że uważamy, że tak naprawdę te rozwiązania powinny być przyjmowane przez po prostu nowy parlament, a nie na ostatni... Ale który, europejski czy krajowy? Te rozwiązania, które przygotowywał teraz Parlament Europejski. A przepraszam, a dlaczego to Parlament Europejski ma decydować, po pierwsze, czy w takim kraju wolnym jak Polska, gdzie mamy 560 swoich przedstawicieli, 460 w Sejmie i 100 w Senacie, to nie wy macie tutaj krajowo się tym zajmować. Przede wszystkim wiele przepisów, które i wiele rozwiązań, które są przyjmowane na tym poziomie europejskim, przecież potem i tak muszą być implementowane na poziomie krajowym i to właśnie od ustawodawcy tutaj w Polsce zależy, w jaki sposób te rozwiązania będą wdrożone. Przecież dokładnie to się dzieje w zasadzie na każdym posiedzeniu Sejmu, kiedy przyjmujemy nowe rozwiązania ustawowe, kiedy nowelizujemy ustawy i dostosowujemy nasze prawo do tych rozwiązań unijnych. To od polityków tutaj zależy, jak te rozwiązania będą funkcjonowały na naszym poziomie krajowym. A jak nie dostosujemy, to kary od Trybunału Sprawiedliwości tak, ale, Unii ale Europejskiej, ten poziom, ale nawet, ten nawet poziom po milion wdrożenia euro dziennie. I poziom rozwiązań przecież może być różny. I to naprawdę od mądrych polityków także tutaj w kraju zależy, jak my będziemy to prawo dostosowywać, bo tak naprawdę wiele, wiele rozwiązań przecież już teraz funkcjonuje, nikt przeciwko temu nie protestuje, dlatego że one zostały przyniesione nam z Unii Europejskiej. Wydaje się to po prostu oczywiste i na każdym posiedzeniu Sejmu przecież zajmujemy się w zasadzie takimi projektami. No to może w takim razie, proszę państwa, przy okazji tych wyborów do Parlamentu Europejskiego i w ogóle wszelkich wyborów, może najwyższy czas no, też iść, wyjść naprzeciw Unii Europejskiej czy postulatom co niektórych polityków i po prostu zrezygnować z polskiego parlamentu.
No po co mamy utrzymywać 560 nierobów, którzy tylko i wyłącznie mają implementować? Przepraszam, ale też rozmawiajmy poważnie. Kto postuluje na serio rozwiązanie polskiego parlamentu i w ogóle zlikwidowanie tej instytucji? Pani poseł, wszyscy ci, którzy twierdzą, że prawo unijne stanowi jest wyżej, aniżeli prawo krajowe. Nie. No z całym szacunkiem. To z tego nie wynika. Po to mamy konstytucję obowiązującą z 97 roku, po to mamy polski Sejm i polski Senat i jeszcze polskiego prezydenta, żeby jednak żyć w warunkach polskich i tych warunkach, które chociażby dzisiaj pani poseł Matysiak jako ustawodawca tworzy, żyjemy do końca. Żyjemy w polskich warunkach, żyjemy w Polsce, posłowie w polskim parlamencie ustanawiają prawo i naprawdę to nie jest taka alternatywa, że jeżeli chcemy dostosować nasze prawo do rozwiązań unijnych, to znaczy, że Polski już nie ma. No tak, to ale jest teraz absurdalne tak, ale sekundeczkę, no, to nie jest absurdalne. Jeżeli pani chce absurdu, to bardzo proszę, jestem na poczekaniu w stanie pani taki absurd przedstawić. Dzisiaj w Berlinie, nie wiem, Angela Merkel, która siedzi, była kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, po super pomyśle zaproszenia sobie migrantów, bo to przecież na zaproszenie pani kanclerz ten ruch migracyjny się zaczął, prawda? No nie wiem, czy konkretnie na jej zaproszenie. No na jej zaproszenie. Tam były jeszcze takie pomysły, żeby z tych migrantów w ogóle Bundeswehrę budować. Tam były najróżniejsze takie pomysły i powiedzmy, że one nie były absurdalne. No były absurdalne. No ale skoro tak już idziemy do absurdu, no to dzisiaj kanclerz Merkel, która siedzi, nic nie robi, a myśli, bo ma same super pomysły, wymyśli, że jutro wszyscy Europejczycy lecimy w kosmos. No i co? Ja nie chcę lecieć. Niech leci. Sama. No, no tak, no ale dlaczego ja mam lecieć... Panie redaktorze, no możemy sprowadzać tę dyskusję do absurdu. No, ale to właśnie o absurdzie rozmawiamy. Ale to chyba nie o to chodzi. Nikt nie zamierza Europy wystrzelić się w kosmos, Europejczyków wystrzelić w kosmos i myślę, że ale to też widzą był, ale to i odbiorcą był absurd, po rzeczowa, niemiecki rynek potrzebował 800 tysięcy ludzi do pracy. W związku z tym pani kanclerz postanowiła, że należy wpuszczać wszystkich. Niemcy są dobrzy w selekcji. W związku z czym postanowili, że będą tych ludzi sprawdzać. Nie, no nie to mogę. Jest... No pani poseł patrzy na mnie z takim żalem i rozgoryczeniem. No nie, nie. No przepraszam, no ale to rzeczywiście jest do absurdu postawione. Przepraszam, ale jeżeli... Ja nie chcę nielegalnych migrantów w Polsce i nie chcę też takiego wariantu, żeby ktoś mi mówił tak, ze względu na to, że oni są już na terenie europejskiej, na terenie Unii Europejskiej, to oni są legalni. W związku z czym, Klarenbach, masz trzech. Ja nie chcę. Znaczy, Niemcy chcieli po prostu ludzi zdolnych do pracy, no nie zagrażających tak bezpieczeństwu, ale no to zostawić no u nie siebie. Jest absurdalne, no a całą no tak resztę działało. Przymusowo, nie, nie proszę państwa, przymusowo roku, przekazać do innych państw. Od roku 16, no może nawet 17. Tych zagrażających no bezpieczeństwu rok. I tych, którzy chcieli żyć w przecież różnego rodzaju chocki, klocki, różnego rodzaju absurdalne pomysły były. Na przykład pamiętam rozmowę z panią, a niech będzie, Pauliną Henik-Kloską, która była też wielką orędowniczką tego, żeby przyjmować migrantów, tylko wtedy była chyba w Nowoczesnej, tak, wtedy była w Nowoczesnej jeszcze. I pytam się, ilu pani przyjmie sobie do domu? No ja nie mogę, bo ja więcej czasu spędzam w Warszawie. No co może, to znaczy nie mogę? Ale może na złość PiS-owi przyjęłaby. Ale później były pomysły, że powinny brać kościoły. No ja się pytam, a dlaczego kościoły mają brać? No z jakiej paki, no? Przepraszam, ale ta dyskusja jest absurdalna. To jest dokładnie ten sam przypadek, jak w sytuacji, w której wybuchła wojna na Ukrainie. Przyjechało do nas bardzo dużo osób, które szukały tutaj schronienia i nikt nikomu nie postulował ani nie narzucał tego, że trzeba przyjąć uchodźców z Ukrainy u siebie w mieszkaniu. Było mnóstwo osób, które to zrobiły. Mało tego, u mnie w domu też mieszkała mama z synem przez pół roku. Ale rozumiała pani dramatyzm tej sytuacji. Wiedziała pani, oczywiście, że oni uciekają przed wojną. Rozumiałam dramatyzm tej sytuacji. Natomiast proszę też nie opowiadać, że jeżeli jakiekolwiek rozwiązania związane z rozwiązaniami migracyjnymi będą wdrażane, to że ktoś komuś zakwateruje do domu, czy domelduje jakąkolwiek osobę, bo to przepraszam, to się pani poseł mówi, że to się nie będzie dziać. No bo nie ale będzie to co, zmienimy? To, nie będzie się to działo. Okej, okay, to się nie będzie działo, no, mówi pani poseł Matysiak. Prawda. I teraz pytanie, czy my w międzyczasie zrobimy sobie takie ustawodawstwo, że na przykład, jeżeli, nie wiem, niech będzie Zajączkowska-Hernik, wyjedzie sobie na tydzień na wakacje i zostawi dom zamknięty, jak i tam wejdą na to mieszkanie i zasiedlą je przez tydzień i przyjdzie policja i powie nie, pani Zajączkowska, to już nie jest pani mieszkanie, panie bo tutaj redaktorze, ludzie już sobie siedzą. Ale przecież tak jest w Hiszpanii chociażby, tak? Panie redaktorze. Podobne pomysły były w Niemczech. Nie
nie będzie na takie rozwiązania zgody w ogóle w naszym kraju. No to jest oczywiste. No przecież a to nie jest takie oczywiste. Ja się nie zgadzam, pan redaktor się nie zgadza. Ale wie pan co, znaczy ja tego w ogóle nie rozumiem, że pan profesor opowiada o tym, że tak i straszy Polaków tym, że ktoś im do domu dokwateruje cudzoziemca. Prawda jest taka, że oczywiście my potrzebujemy ludzi do pracy i mnóstwo osób tutaj chętnie przyjechało. Także w ostatnich latach na zaproszenie. Świadomie. Dobrowolnie, tak. Celowo, a nie z przymusu. Oczywiście, że przyjechali tutaj celowo i część osób wróci do siebie, część pewnie tu zostanie, do części przyjedzie rodzina, bo będą chcieli dalej tutaj mieszkać. Super, i ja się z tego powodu bardzo cieszę. Teraz, jeżeli mówimy o sensownej polityce migracyjnej, to warto podkreślić, że my nie mamy takich rozwiązań wdrożonych nawet na poziomie krajowym. W jaki sposób chcemy te osoby integrować? Po to, żeby nie tworzyły się getta, tak jak tak jest, we Francji na przykład. Tak jak w innych krajach, bo my znamy te obrazki i nikt tego nie chce. Czy to jest jednak prawda, że są takie getta? Ale czy ktoś mówił, że to jest nieprawda? To jest sytuacja, która wynika właśnie z tego, że tamte kraje odpuściły ten temat i zupełnie go zbagatelizowały. Stwierdziły, że okej, niech sobie te osoby, które przyjechały, żyją po swojemu, w swoich enklawach, niech się nie uczą. Mam pełną świadomość, że mówimy o życiu ludzkim, dlatego podchodzę również z szacunkiem do tego życia ludzkiego. I wydaje mi się, że to, co my powinniśmy robić, to patrząc na to, jak wyglądały w ogóle i wygląda ta rzeczywistość w innych krajach, wyciągać wnioski i naprawdę przygotować takie rozwiązania prawne po to, żeby u nas do takich sytuacji nie dochodziło, bo my już teraz mamy bardzo dużo osób, które przyjechały do Polski z zagranicy, niekoniecznie z krajów, które są nam jakoś bardzo blisko kulturowe, niekoniecznie osób, które chcą się tutaj uczyć języka, a przecież tu mieszkają i no w zasadzie Pani można powiedzieć, to akurat że z taką sytuacją mieliśmy też do czynienia i przed pierwszą i przed drugą wojną światową. I tu potrzebujemy po prostu jasnych rozwiązań, żeby do takich sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie, nie dochodziło. I wie pani o tym, że takich rozwiązań nie będzie. Natomiast... Znaczy, ale one muszą być. No to jest... Znaczy, no panie redaktorze... No to jest... Ale to co, pod przymusem pani będzie trzymała migranta? Nie, nie pod przymusem. Pod przymusem będę... pani będzie trzymała migranta. Ale panie redaktorze... No to dobra, to nie inaczej. Jest, ale jeszcze raz, jeszcze to, jedna rzecz. To zacznijmy to nie od jest punktu Nie. To nie jest alternatywa, że coś musi się dziać pod przymusem, bo państwo ma bardzo dużo możliwych rozwiązań, które nie muszą być przymusowe. Można to robić, systemem zachęt. Można to robić... Tak, przepraszam, a jakie będą zachęty do tego, żeby nie, ktoś nie się integrował? Nie socjalem, tylko mówimy o na przykład kwestii nauczenia języka. No, ale ci ludzie nie chcą się asymilować. Proszę państwa, kiedy ten ruch migracyjny wie, że się zaczął... Przyjechali tutaj do pracy, Rok 16-17, a właściwie 15, bo on już 15... Kto nie przyjechał do pracy? Nawet 14-15. Mnóstwo osób... Przepraszam, nie, ale mnóstwo osób przyjechało tutaj do pracy z różnych krajów, pracują w różnych firmach i ja słyszę tutaj od pani Zajączkowskiej, że oni tu nie przyjechali do pracy. To przepraszam, no to po co oni tu przyjechali? Bynajmniej, ale ci, co przyjeżdżają na pontonach z iPhone'ami w ręku, raczej nie przyjeżdżają. Ale to nie do nas. Kto do nas przyjeżdża na pontonie? Nie, ja się zgadzam z panią poseł Matysiak, no bo to jest ci po prostu wszyscy absurd. Ludzie, i to jest naprawdę fajne, świadomie, dobrowolnie przyjechali do Polski i chcą rozwijać Polskę, pracować na PKB, pracować na mój ZUS, pani poseł Matysiak, Ewy Zajączkowski. Super. Mało tego, tylko także na zrobili swój ZUS, to... bo odprowadzają składki od swojej pracy. Tak, no to właśnie mówię. Ale teraz dla mnie najistotniejsza rzecz. Ci ludzie, o których mówimy, podjęli te decyzje sami, świadomie, bez przymusu. W jaki sposób będziemy organizowali casting na 30 tysięcy ludzi, którzy mają trafić do Polski? Przede wszystkim to nie będzie casting. A co to będzie? Znaczy, i warto, warto też podkreślić, kogo u siebie nie chcę. Znaczy, naprawdę nie sprowadzajmy tego do absurdu. Nie, to nie jest absurd. W jaki sposób ci ludzie zostaną wysłani z Niemiec czy z Włoch do Polski? Jakie będzie kryterium? Co będzie decydowało? Ja myślę, że tak. O tym musimy się dowiedzieć. Że nie zagraża bezpieczeństwo. Czuwać, jak to w ogóle będzie miało wyglądać. Nie, sorry, Winnetu. Ale proszę państwa, jeżeli dzisiaj... Znaczy, no możemy tak rozmawiać, że nie mogę dokończyć zdania. No ale to jest absurd. To przepraszam. Ale bo w takim razie po co zapraszać gości, jeżeli oni nie mogą skończyć myśli? Przepraszam, to pani poseł kończy myśl i ja wtedy powiem... Tak, bo chciałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że część tych osób, które tutaj dociera,
sposób nielegalny, bo to jest oczywiście prawda, że część tych osób dociera w sposób nielegalny. To są osoby, które szukają tutaj schronienia, szukają azylu i tu potrzebujemy rozwiązań, które będą, będą stosowały obecny system prawny. No to jest ta sytuacja, z którą mieliśmy już do czynienia, jeżeli chodzi o składanie wniosków azylowych, które nie są rozpatrywane. Mamy na to procedurę, możemy to zrobić. Jeżeli ktoś nie spełnia tych warunków, powinien zostać deportowany do kraju swojego pochodzenia. Ale jeżeli w tym kraju, z którego ta osoba tutaj do Europy przyjechała, grozi jej śmierć, grozi jej niebezpieczeństwo, to my powinniśmy takim osobom pomagać. No, wydaje mi się to oczywiste. Myślę, że i na poziomie tego, w jaki sposób podchodzimy do praw człowieka, myślę, że te osoby, które są wierzące i są chrześcijanami, także powinny pomagać tym osobom i mamy na to rozwiązania prawne. Ja nie rozumiem, dlaczego my opowiadamy, że tutaj ktoś nagle się znikąd wziął. Część tych osób po prostu ucieka i szuka bezpiecznego schronienia. Wymuszona i szuka bezpiecznego schronienia. Hybrydowej. Panie profesorze, ja nie znam osoby, która by kwestionowała to, że to jest element wojny hybrydowej. Natomiast naprawdę na tej granicy mamy do czynienia z pushbackami, które cały czas mają miejsca, z wypychaniem nastolatków, z wypychaniem kobiet w ciąży na stronę białoruską, no która chyba się wszyscy zgodzimy, bezpieczna nie jest. Nikt nie uważa tego państwa za bezpieczne. Jest bezpieczne. Białoruś jest państwem w 100% bezpiecznym. Przyjmujemy... Pani poseł. Przepraszam, przyjmujemy... Białoruś jest państwem w 100% bezpiecznym. Rozpatrujemy wnioski azylowe osób, które stamtąd uciekają. Białorusinów, którzy nie chcą tam mieszkać, bo się boją o swoje życie. Tak jest. Natomiast dla osób, które przyjeżdżają na przykład spod Moskwy do Mińska, jak ta osławiona rodzina bodajże nie syryjska, afgańska zdaje afgańska, się, tak? Z kotem. Z kotem jeszcze. Który miał którzy przyjechali, no przecież mieszkali pod Moskwą. Oni się znaleźli na terytorium Białorusi, bo po prostu dobrze. Taką decyzję i uważa pan, że takiego wniosku azylowego pani od poseł, kogoś, kto chce go złożyć w Polsce, nie powinniśmy rozpatrzyć, poseł, jeżeli nie spełnia tych kryteriów poseł, odesłać to zależy, do miejsca. Zależy, gdzie ten wniosek chce składać azylowy. Bo jeżeli chce go składać... I wracamy do punktu wyjścia, ponieważ te wnioski nie były przyjmowane, pani nawet poseł, jeżeli te osoby to artykułowały, ale to jest nieprawda. Były wypychane z powrotem. Ale to jest nieprawda. I państwo tego w żaden sposób, bo powtarzaliście to jak mantra, że ludzie chcą składać wnioski azylowe, a po prostu nikt od nich nie chce przyjmować. Ale to jest rzeczywiście z ostatnich tygodni nastolatkowie zostali przepchnięci. Ale to ja nie wiem, co w tej chwili robi Straż Graniczna zarządów Donalda Tuska. Robi to samo, co robiła zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze przypomnę. Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy robili i robią to, co robią w dalszym ciągu, są funkcjonariuszami Straży Granicznej. Ich, przepraszam, obowiązkiem, żeby nie powiedzieć inaczej, jest strzec polską granicę. Za to mają płacone, za to są opłacani, za to mają przywileje emerytalne, za to tylko i wyłącznie, żeby strzec polskiej granicy. Straż Graniczna. Nawet taką nazwę mają. I teraz jeszcze jedna rzecz. Pani poseł, albo być może pani poprzednicy, Karola Karskiego, Ewy Zajączkowskiej, pana posła Łukaszewicza, przyjęli akurat taki kodeks postępowań i taką legislaturę ustawodawczą przeprowadzili, że miejscem składania wniosku azylowego nie jest bagno gdzieś tam w okolicach Białegostoku czy gdzieś indziej, ale jest przejście graniczne. Jeżeli by te osoby chciały rzeczywiście, wiedzione tym, że dzieje im się krzywda, uciekają przed wojną albo uciekają przed represjami, to udają się na pierwsze, lepsze przejście graniczne, a nie przez zieloną granicę. Sprawa jest prosta. Możemy tak myśleć i możemy sobie przymykać oczy na to, że ludzie tam po prostu umierają i są wypychani przez polskich funkcjonariuszy. Pani poseł, którzy muszą ilu wykonywać, ludzi umarło w lasach? Którzy muszą wykonywać swoje obowiązki. I mamy tak jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, także teraz do czynienia z pushbackami, które humanitarne nie są. Co najmniej kilkadziesiąt osób jest pochowanych już po polskiej stronie. Od czasu, kiedy... A w których pierwsze... miejscach? Dlaczego o tym nie mówimy? To mówmy o tym w których wprost. Miejscach? Tak. Ja panu nie powiem, nie byłam na żadnym pogrzebie, ale mogę pan... Znaczy, wie pan co? Dobrze, umówmy się, że ja dzisiaj po programie panu podeślę miejsca, w których te osoby są pochowane i te osoby, które uczestniczyły w tych pogrzebach i gdzie są groby tych osób. I mam nadzieję, że państwo tam pojedziecie. Że Telewizja Republika zrobi relację z tego, że mamy pochowanych uchodźców, którzy zginęli na polskiej granicy, bo nie uzyskali pomocy. I rozumiem, że tam w dalszym ciągu leżą, nie są ich zwłoki przeniesione na żaden cmentarz, tak? Myślę, że leżą. No ja nad tym, ja nad tego w tym momencie nie wiem. Natomiast przypuszczam, że zdecydowana część tych osób, tak, jest cały czas pochowana na cmentarzu przy granicy.
jest cmentarz muzułmański, są tam czyli przeniesione, ale to zaraz, to leżą w lesie, czy są przeniesione na cmentarz? Ale ja nie mówię, że leżały w lesie, mówiłam, że odbywały się pogrzeby. Te osoby, które zostały znalezione, no to są informacje w ogóle medialne. Niesamowite, że pan nigdy o tym nie słyszał. Nie, pani poseł, wie pani, informacje medialne były też w filmie Zielona Granica. Ale ja się miały się do rzeczywistości ja się tak, jak panie ja redaktorze, nie odwołuję się w tym momencie do dzieł kultury, jest tylko do informacji i do zdjęć. Znaczy, ja bym, panie profesorze, nie bagatelizowała tego, że ludzie umarli na polskiej granicy. Jeżeli pan uważa, że można to zestawiać z filmem, że można to zestawiać z filmem Marsjanie atakują, no to ja po prostu nie mam słów. Ja nie kwestionuję tego, że ludzie, którzy mieszkają na Podlasiu i mieszkają przy granicy, mogą czuć się zdenerwowani, mogą czuć się zaniepokojeni. To jest jedną granicę, tylko jedną granicę ze swojego państwa, gdzie są zagrożeni. Ale przepraszam, naprawdę pan bagatelizuje to, że ktoś umiera po polskiej stronie, bo on nie otrzymał pomocy. Bagatelizuje to, że kobieta w ciąży została przepychana przez Straż Graniczną. Dla pana to są Marsjanie, którzy się tutaj w ogóle pojawili. No przecież to jest absurdalne. Proszę siebie posłuchać. Mamy osoby, które umarły w lesie i są pochowane po polskiej stronie. Sebastian Łukaszewicz. Znaczy, polska prawica przymyka na to oczy. Jeśli później będę miał chwilkę czasu, to wytłumaczę, na czym polega ten przestępczy proceder, w ramach którego sprowadzane są osoby przez Białoruś, a także przez inne miejsca do Europy. Akurat opisywano nam to kiedyś właśnie w Europejskiej Agencji Wsparcia Azylowego, kiedy ten rynek przemytu ludzi, tak naprawdę handlu ludźmi jest wyceniony na jego wartość na kilkanaście miliardów euro rocznie. I to są przedsiębiorstwa przestępcze, które publikują reklamy w różnych państwach Bliskiego Wschodu, Afryki Subsaharyjskiej. Tam są w tych reklamach na przykład takie drzewa. Nie wiadomo dlaczego akurat palmy i dlaczego na nich dolary rosną, a nie euro, ale to takie wyobrażenie o pieniądzach. Tam są telefony, strony internetowe, na które się można zgłosić, są sumy pieniędzy, które należy zapłacić. Ci ludzie są przemycani, dostarczani do Europy. Ci ludzie wpłacają kaucje, które potem są zwalniane. Mają po to te nowoczesne telefony, ponieważ to nawet nie są ich telefony, to są nowe telefony po prostu. Nowe telefony, za pomocą których potem kodami zwalniają kolejne transze pieniędzy. Te osoby przekraczają kilka bezpiecznych granic po drodze, jakby przestając być już uchodźcami. Zgodnie z artykułem 31 Konwencji Genewskiej o statusie uchodźców, taka osoba ma prawo ze swojego własnego państwa przekroczyć granicę do pierwszego państwa bezpiecznego. Jeżeli dostaniemy się do Parlamentu Europejskiego, rozumiem, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości popromują wniosek o powołanie specjalnej komisji śledczej do spraw nielegalnej imigracji. Sebastian Łukaszewicz, błyskawicznie. Jest wiele komisji, te sprawy można badać, muszą być badane. Bo regulamin Parlamentu Europejskiego pozwala na powołanie takiej komisji. Ciężko się przebić z Białego Stoku do studia w Warszawie. Ja bardzo sobie cenię pracę parlamentarną pani poseł Matysiek, ale apeluję naprawdę pani poseł do tego, żeby pani nie stwarzała takiego wrażenia, że tutaj są mordowani ludzie, bo z pani słów... Ale ja pani nie powiedziałam, że oni są zamordowani. Ja wiem, proszę nie przeinaczać mojej wypowiedzi. Ja wiem, że pani tego nie powiedziała, ale pani stwarza takie wrażenie, nie. Jakoby tutaj to wychodziło pan na terenie województwa. To pan odbiera takie wrażenie i ono jest zupełnie nieprawdziwe. Nie wiem dlaczego. Do morderstw w polskich lasach. Pani mówiła o cmentarzach w Kruszynianach, w Bochonikach, rzeczywiście. Tam dochodzi do pogrzebów tych osób, które są bronią, jeszcze raz powtórzę, które są bronią w rękach Putina i Łukaszenki. A co się robi, kiedy do nas się strzela? Oni są wykorzystywani jako bezbronni, niewinni ludzie, przyznam.